Jak słodkie i dobre jest Twoje słowo, Panie. Jak bardzo potrzebne nam dzisiaj, jak bardzo ja dzisiaj pragnę się zanurzyć w tym, co będę mógł też zwiastować. Ja chcę tym żyć, Panie, tym tekstem. Modlę się, abyś poprzez Ducha Świętego objawiał nam głębię tego, co będziemy rozważać. Aby to, co dzisiaj ma być dla nas pokarmem, było dla nas faktycznie pokarmem i abyśmy mogli w sile tego pokarmu iść dalej przez te kolejne dni. Panie, dziękujemy Ci. Chcemy się uczyć, Panie Jezu, tego, kim Ty jesteś, jaka jest Twoja tożsamość. Dlatego modlimy się, Duchu Święty, objawiaj nam dzisiaj Chrystusa Jezusa na tym miejscu. I niech Twoje żywe Słowo jest dzisiaj skuteczne i mocne dla nas, którzy będziemy rozważać to Słowo, cenne, drogocenne Słowo. Panie, z pokorą, z wdzięcznością, z otwartością naszych serc sięgamy po Słowo Twoje. I cieszymy się, że mamy ten czas. Chwała niech Tobie będzie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, bardzo się cieszę z tego, że mogę dzisiaj usłyszeć Bożym Słowem. Zaraz będziemy chcieli przejść do właściwego tekstu. Będę chciał z Wami rozważyć dzisiaj, myślę, bardzo wyjątkowy tekst Bożego Słowa. Niemniej jednak pozwólcie, że się usprawiedliwię. Jakiś czas już nas tu nie było w zborze. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie. W każdym razie mieliśmy taki czas wypoczynku tydzień temu, w zeszłym tygodniu, w poprzednim tygodniu. Ja się z kolei też wybrałem w pewien wypoczynek aktywny. Potrzebowałem tego raz w roku. Mi się takie coś udało zorganizować czy dołączyć. Rzadko kiedy odpoczywam. Niestety taką mam naturę i takie mam jakieś okoliczności. Tym razem akurat skorzystałem z takiej możliwości. Niemniej jednak od razu chciałbym Was przeprosić za to, że znowu zapowiadają się jakieś nasze nieobecności. W najbliższą niedzielę jesteśmy wraz z żoną w sobotę i w niedzielę w Toruniu. Tam będziemy dzielić społeczność z tamtejszą społecznością. Z kolei gdzieś w grudniu będę też w Ustroniu i wyjeżdżamy też z Asią do Norwegii, tam aby usłużyć w zborze polonijnym, więc troszkę znowu nas nie będzie, ale bardzo proszę Was o modlitwy, o takie wsparcie modlitewne. Liczę na to bardzo i czekam, aż znowu będziemy razem i mogli wspólnie razem dzielić społeczność. Tym razem, kochani, chciałbym z Wami rozważyć coś bardzo wyjątkowego. Przede mną pewna wspaniała przygoda, tak to nazwę. Ponieważ już od jakiegoś czasu zabierałem się do pewnego wyzwania. I muszę powiedzieć tak, jest to bardzo duże wyzwanie dla kaznodziei, ale zastanawiam się, dlaczego w dzisiejszych czasach zapomnieliśmy o tego rodzaju usługiwaniu, jaki chciałbym odbudować i w który chciałbym się zaangażować. Ponieważ mam pragnienie, aby wygłosić całą Ewangelię Jana. Oczywiście nie dzisiaj. Oszczędzę nam wszystkim. Byśmy musieli tutaj naprawdę dużo czasu spędzić. Ale bardzo, bardzo czuję przynaglenie do tak zwanego ekspozycyjnego nauczania, czy ekspozycyjnego głoszenia słowa. Czyli począwszy od pierwszego wiersza po ostatni wiersz Ewangelii Jana, od dzisiaj chciałbym podjąć to wyzwanie i poprzez kolejne usługi przejść wspólnie z Wami, wędrować po Ewangelii akurat Jana. Jestem bardzo zainteresowany takim wiernym, konsekwentnym, takim progresywnym i głębokim wejrzeniu w każde jedno słowo, w każdy jeden werset. Chciałbym się w tym rozwijać i chciałbym to jakby kultywować czy pielęgnować. Dlaczego? Dlatego, że najwięksi reformatorzy w taki sposób usługiwali. Byli tacy, którzy usługiwali w swoim kościele po 6 razy w tygodniu, werset po wersecie, całą Biblię.
I byli tacy, był jeden z takich reformatorów, który w pewnych konsekwencjach został nawet odtrącony z pewnego miejsca i na długi czas musiał opuścić swoją społeczność, swój kościół. I wyobraźcie sobie, wrócił po długim czasie do tego samego kościoła i następne kazanie, które wygłosił, to był kolejny werset, który miał w kolejce, aby zwiastować. To jest niezwykle ważne. Byli też tacy teologowie, którzy mówili, że jeśli nie usługujemy w ten sposób, to nie usługujemy po chrześcijańsku. Ciekawe stwierdzenie. Niemniej jednak, dlaczego jest to takie ważne, takie ekspozycyjne nauczanie? Dlatego, że jedynym i tak naprawdę jedynym ograniczeniem kaznodziei w tym momencie jest Słowo Boże. Nie pozwoli ci ten typ usługiwania wychodzić gdzieś daleko poza granice Bożego Słowa i zacząć dzielić się inspiracjami, wizjami i innymi rzeczami. Nie, tu chodzi o to, aby głosić Słowo Boże. Słowo Boże, które jest pokarmem. I ja chciałbym w ten sposób się uczyć, w ten sposób się rozwijać, bo wiem, że tylko wtedy, nie mówię, że tylko wtedy, ale nie chcę powiedzieć tylko wtedy, to źle powiedziałem, ale wiem, że jeśli mocno skupimy się, albo ja skupię się w zwiastowaniu na Słowie Bożym, to będę głosił z pewnością najzdrowiej, jak tylko potrafię. Wam, a także innym, którzy będą słuchać. Dlaczego postanowiłem zwiastować albo rozpocząć od Ewangelii Jana? Niezwykle porusza mnie ostatnio pewien pastor John MacArthur w Stanach Zjednoczonych skończył głosić z całego Nowego Testamentu. To jest niesamowite, bracia i siostry. To jest niesamowite. Bardzo często usługujemy w ten sposób, że pewien temat gdzieś nam się zrodzi, później dokoptujemy wersety z całej Biblii, aby wygłosić to słowo. To nie jest nic złego, oczywiście, jak najbardziej. Ale chciałbym się nauczyć takiej konsekwencji, wierności i takiego zakorzenienia się w Słowie Bożym. Dlatego z tego względu ten eksperyment i mam nadzieję i sądzę i wierzę w to, że dla wszystkich nas będzie to błogosławieństwem. Dlaczego, kochani, zaczynam od Ewangelii Jana? Dlaczego Ewangelia Jana? Zauważyłem, że w ostatnim czasie bardzo często do niej sięgałem, do Ewangelii Jana, i to gdzieś tam spowodowało we mnie takie pragnienie, aby zająć się nią w sposób całościowy, po prostu. Po drugie, bardzo lubimy zaczynać od Ewangelii Jana, czyż nie? Kiedy komuś zwiastujemy Ewangelię i jeśli mielibyśmy mu polecić którąś księgę, aby zaczął swoją przygodę z Bożym Słowem, to najczęściej która to jest Ewangelia? Prawda, że Jana? Dlaczego tak jest? No każdy ma swój argument. Każdy ma swój argument. Dlatego lubimy jakoś tak, nie tyle bardziej, ale jakąś taką sympatią dzielimy Ewangelię Jana. Jest tak. To jest bardzo praktyczne. Kochani, Ewangelia Jana, pozwólcie, że rozpocznę w pewien sposób od takiego wstępu. Chciałbym kilka fajnych faktów podać na temat Ewangelii Jana, a później będę chciał przemierzać wspólnie z wami wersety tejże wspaniałej księgi Ewangelii Jana aż do momentu, kiedy zamkniemy ją ostatnim wersetem. Ufam i wierzę i będę się o to modlił, aby cała ta Ewangelia stała się dla nas wspaniałym przeżyciem i przygodą z Bożym Słowem, konfrontującym tekstem i takim przypomnieniem o podstawowych, fundamentalnych sprawach związanych z naszym zbawieniem i naszym życiem z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Kochani, Ewangelia Jana napisana została przez bardzo wyjątkowego człowieka. Kim był ten człowiek? Był to Jan. Był jednym z najbliższych uczniów Jezusa. Tak. Spotykamy go w najbardziej personalnych, intymnych okolicznościach, w których znalazł się Pan Jezus. W takich osobistych, bliskich. Czy pamiętacie, kogo Pan Jezus zaprosił na wycieczkę
na górę przemienienia, na górę, na której przemienił się przed uczniami, był to Piotr, Jan i Jakub. W zasadzie w całym Nowym Testamencie raz po raz spotykamy sytuacje, w których Pan Jezus odchodzi gdzieś na jakieś miejsce i bierze ze sobą tych najbliższych, trójkę ze sobą. I to jest właśnie Jakub, Jan, a więc bracia, i Piotr. To jest ta trójka. Nasz bohater, a raczej autor Ewangelii Jana, a więc Jan, właśnie do tej trójki należał. To on był tym, który pobiegł i wyprzedził Piotra, biegnąc do grobu Jezusa. To był ten, który jako pierwszy z tą sytuacją się spotkał. Był tym, który pierwszy rozpoznał Pana Jezusa po zmartwychwstaniu nad jeziorem Tyberiackim, Galilejskim czy Kineret. Tyle tych nazw tego jeziora jest. Był tym, którego Pan Jezus zabrał jako jednego z nielicznych do pokoju, w którym leżała zmarła córka przełożonego synagogi. Wszystkich Pan Jezus wyprosił, łącznie z dziewięcioma swoimi uczniami. Zabrał tylko trójkę. To był ten, który siedział najbliżej podczas pamiętnej ostatniej wieczerzy, spierając się na piersi Pana Jezusa, wsłuchując się w bicie Jego serca i słysząc szept tego, który informował Go o człowieku, który miał Go wydać. To Jan był człowiekiem, mężczyzną, niejednym z nielicznych, który miał na tyle odwagi, aby wytrwać do końca, patrząc na Jezusa, który kona na krzyżu. To był Jan. Wydawałoby się, lichej odwagi, gdzieś w cieniu, człowiek mały, mało znaczący, a jednak najbardziej odważny ze wszystkich. To był ten, któremu Pan Jezus polecił zaopiekować się swoją matką. To był ten, który usłyszał, jako jeden z nielicznych, wykonało się. To był ten, który zobaczył, jak ziemia się trzęsie, ciemność zapada nad całą ziemią, a setnik nawraca się. To był ten, który widział, jak woda i krew tryska z ciała Jezusa. To był ten, który był najbliżej. To był ten, który widział jeden z najbardziej tragicznych widoków umierającego, konającego, wiszącego pod ciężarem swojego ciała i wbitych gwoździ w ręce człowieka, Boga zarazem, Pana Jezusa. To był ten, który usłyszał, że Jezus ma dla niego wyjątkowy plan. A co jeśli bym chciał, aby ten nie umarł, albo żył, nie umarł, zanim przyjdę? Tak? Niektórzy później jakąś legendę na tym zbudowali, natomiast sam Jan mówił, że wcale to nie oznaczało, iż miał pozostać przy życiu aż do tego dnia. W końcu nazwany uczniem, którego Pan miłował. Żaden z uczniów, apostołów Pana Jezusa nie mógł się pocieszyć czy pochwalić się czymś takim jak Jan. Jan sam zresztą pisze o sobie w swojej Ewangelii: uczeń, którego Pan Jezus miłował. Apostoł Jan to uczeń, na którym chyba najbardziej widać skutek przemieniającej mocy Chrystusa. Czy pamiętacie, jak wraz ze swoim bratem zostali nazwani przez Jezusa? Czy pamiętacie, jaki przydomek otrzymali? Synowie gromu. Takie określenie nie zyskuje stoicki człowiek, człowiek stoickiego spokoju. Takie określenie nie uzyskuje człowiek, który jest oazą spokoju i wokół którego człowiek może napełnić się takim błogim pokojem. Nie. Ja mam takiego bardzo bliskiego brata, przyjaciela, którego kocham
z całego swojego serca i on ma taką naturę właśnie, że wystarczy przy nim być i jakby cię pokój ogarniał, taki bije z niego ten spokój. Ale ja bym go nie nazwał synem gromu. A więc mogę się domyślać, że Jan miał naturę nieco wydawałoby się taką być może emocjonalną, szybką do pewnej reakcji. Zresztą, czy pamiętacie, którzy to byli ci, którzy powiedzieli Panu Jezusowi: jeśli chcesz, to będziemy wołać, i żeby ogień spadł na to miasto. Czy pamiętacie, kim był jeden z tych, który to zdanie wypowiedział? Był to Jan. A jednak, czytając wszystkie jego księgi i listy, okazuje się, że coś niezwykłego się wydarzyło w jego życiu, do takiego stopnia, że ten człowiek już dłużej nie był synem gromu, ale był Bożym dzieckiem pełnym pokoju, łaski, miłości dla drugiego człowieka. Człowiek, który w jednej chwili gotów by był patrzeć, jak płoną żywcem ludzie w tej miejscowości tylko dlatego, że nie przyjęli Jezusa Chrystusa, staje się właśnie przez moc tego Chrystusa, w którego uwierzył, człowiekiem, który pokochał wszystkich z całego serca. To jest przemiana, która się dokonuje, kiedy człowiek rodzi się z ducha i kiedy moc Chrystusa zaczyna przemieniać człowieka. Nie jest wielkim teologiem Jan, wchodzącym w zawiłości i zagadki. Głosi praktycznie, bardzo praktycznie, albo pisze bardzo praktycznie, konfrontująco, mówi o podstawowych fundamentach chrześcijanina. Kiedy czytam Ewangelię Jana, trzy listy jego, Apokalipsę, zauważam, że najbardziej zajmuje się kwestią zbawienia oraz pewności zbawienia, którą można uzyskać poprzez obserwację swojego życia i poprzez zaobserwowanie dowodów, które są tym poświadczeniem dla życia, dla człowieka, w którym może się upewnić, że jest dzieckiem Bożym. Żadna z Ewangelii, bracia i siostry, nie stawia sprawy tak jasno jak Ewangelia Jana. Ewangelia Jana to księga, która zawiera najpopularniejsze wersety z całej Biblii. Jana 3,16 i tak dalej. Można by było wymieniać, ale chyba ten jest najbardziej popularny. W końcu Jan sam, jako jedyny z wszystkich ewangelistów, którzy spisali historię Pana Jezusa, jako jedyny stawia sobie jasno określony cel dla tego tekstu, który spisał. I nie tylko dlatego. Kiedy otwieramy rozdział 20, werset 30, zanim zaczniemy czytać ją od początku, zechciejmy zobaczyć, co jest prawie na końcu napisane. 30 wiersz 20 rozdziału. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. I dalszy werset. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Apostoł Jan postawił sobie za cel, albo inaczej, celem napisania Ewangelii Jana było, aby ten, kto przeczyta tę księgę, mógł zyskać wiarę i w ten sposób mógł zyskać życie wieczne. To był jego cel. Nie wiem, jaki cel miał Łukasz, Marek i Mateusz. Może chcieli po prostu spisać te teksty. Może coś innego, czymś innym żyli, ale wiem na pewno, czym Jan żył. On chciał, aby każdy na obliczu całej ziemi, przez wszystkie wieki, w których będą żyć ludzie, każdy, kto sięgnie po tę Ewangelię, mógł zyskać wiarę w Jezusa Chrystusa jako Bożego Syna, w konsekwencji zyskać życie wieczne. Może właśnie dlatego, bracia i siostry, tak lubimy tę Ewangelię.
I tak chętnie polecamy ją tym, którzy rozpoczynają przygodę z Bożym Słowem. Hej, zacznij od Ewangelii Jana, najczęściej mówimy. Spróbuj od tej Ewangelii. Są nawet takie wydania, które tylko mają Ewangelię Jana. Takie krótsze broszurki. A więc coś w tym jest. Kochani, tekst Ewangelii Jana zaczyna się w sposób bardzo wyjątkowy. W sposób bardzo wyjątkowy. Kiedy otwieramy inne, pozostałe Ewangelie, one mówią o wielu rzeczach, zaczynają od rodowodu na przykład, od wydarzeń przed narodzinami Pana Jezusa. Natomiast Ewangelia Jana podaje zupełnie inny rodowód, zupełnie inną przedstawia rzeczywistość. Nazwałem to dzisiejsze kazanie, to dzisiejsze nauczanie, czy tą pierwszą część rozdziału pierwszego Ewangelii Jana, tożsamością Jezusa. Tożsamość Jezusa. Przeczytajmy więc ten wyjątkowy prolog, który rozpoczyna całą Ewangelię. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę Jego jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o nim donośnie, wołając: to o nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był on wcześniej niż ja. Z jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On. Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. To jeden z najpiękniejszych prologów całej Biblii. Zdecydowanie jeden z najpiękniejszych prologów w Biblii. Jak żadna inna księga rozpoczyna w sposób niepozostawiający czytelnikowi wątpliwości, z kim się spotka w tej księdze, czytając następne strony. Mówi się, że każda wielka doktryna chrześcijańska ma w sobie jakiś paradoks, konflikt. Jakiś paradoks, konflikt. Jedną z nich znajdujemy tutaj, bo oto czytamy, iż to światło i życie, to Słowo, które jest Bogiem, stało się również człowiekiem. Jak to jest możliwe, że Bóg jest jednocześnie człowiekiem? Jak to jest możliwe? Na ludzki sposób niemożliwe. To jest swego rodzaju paradoks. Jak wyższa jest istota Boża od istoty ludzkiej, tej przepaści nie da się zmierzyć, tak wielka jest ta przepaść. A jednak Bóg staje się człowiekiem i w jednej chwili ten Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. W jednej chwili, w tym samym momencie, cały czas. Jak to jest możliwe? To jest ta jedna z największych doktryn chrześcijańskich. Kochani, kiedy myślimy o Panu Bogu,
zawsze będzie pewna doza tajemniczości w naszym Panu i Bogu. Ponieważ Bóg jest niepojęty i niezmierzony i takim pozostanie na wieki. Więc na próżno szukać takiego dnia, w którym człowiek powie: poznałem w pełni Boga. Na próżno szukać. Nigdy do takiego momentu nie dojdzie człowiek. Ale o wiele piękniejszym jest mówić: ja poznaję cały czas Boga. I do tego powinniśmy dążyć, aby stale poznawać Pana, póki możemy Go poznać, póki On daje się poznać. Bóg zawsze będzie niepojęty, zawsze będzie niezmierzony, zawsze będzie większy, zawsze będzie potężniejszy, zawsze Jego chwała będzie czymś większym, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Jego majestat będzie przewyższał wszelki majestat, który znamy, który widzieliśmy, który rozpoznajemy. Zawsze będzie większą istotą, dlatego że jest Bogiem i takim pozostanie. Więc kiedy mówimy o Chrystusie, ja zdaję sobie sprawę z ułomności mojego umysłu, mojego pojmowania, iż nie jestem w stanie nawet sam zrozumieć w pełny sposób natury Boga, a tym bardziej jej wam przekazać, albo przynajmniej jakoś zobrazować, powiedzieć. Czy widzieliście kiedyś, taki przykład wam podam, nieporadności ludzkiego umysłu i wyobraźni. Czy widzieliście kiedyś namalowany obraz uwielbionego Chrystusa? Widzieliście kiedyś? Ten na krzyżu to ludzie już wymalowali chyba z milion razy, tego na krzyżu Pana Jezusa. Pośród uczniów swoich, na górze, jak głosił kazanie. Ale tego, którego widzieli prorocy w swoich objawieniach i wizjach, z oczami pełnymi, z oczami ognia, ze stopami z mosiądzu, z blaskiem, który przewyższa wszelki blask, nikt tego nigdy nie próbował nawet namalować. Dlaczego? Bo Jego majestat, chwała, dostojeństwo, splendor jest czymś, czego człowiek nie jest w stanie pojąć. Po prostu objąć swoim rozumem. Dlatego kiedy zabierałem się do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, ja już tutaj upadłem pod ciężarem tego tekstu i stwierdziłem, jakiż jestem słaby, aby to pojąć i zrozumieć. A jednak w swojej łaskawości Pan Bóg daje nam dzisiaj zrozumieć coś z tożsamości Pana Jezusa, która objawiła się w tym prologu na trzy sposoby. Pierwszym sposobem objawienia się tożsamości albo tożsamość Pana Jezusa składa się w tym prologu z trzech elementów albo z trzech jakby sfer, z trzech płaszczyzn. Pierwszą, którą rozpoznajemy i którą widzimy tutaj, to jest Jezus, Boży Syn, który jest nazwany tutaj Słowem. Słowem. Czy widzimy to w tym tekście? W pierwszych wersetach czytamy, iż na początku było Słowo. Na początku było Słowo. Czy kiedy otwieramy Ewangelię Jana i czytamy pierwsze słowa z tej Ewangelii Jana, czy nie przypomina nam się inny tekst Bożego Słowa, kiedy czytamy to pierwsze zdanie? Jaki to jest tekst? Jak myślicie? Pierwsza Księga Mojżesza, czyż nie? Dokładnie tak samo zaczyna się cała Biblia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A więc mamy informację w Ewangelii Jana, iż na początku czytamy, iż było Słowo, które było u Boga i Bogiem było Słowo. Spróbujemy sobie to przez chwilkę wyjaśnić. Kochani, kiedy czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, iż na początku Bóg stworzył, warto jest na to zwrócić uwagę, ponieważ chcemy się dowiedzieć, ponieważ ewangelista Jan stwierdza, iż na początku było Słowo. Czy wobec tego w pierwszej księdze Mojżesza spotykamy to Słowo, o którym mówi apostoł Jan, iż było na początku? Na pewno nie w takiej formie jak tutaj, ale widzimy już go w działaniu. Już wam tłumaczę, o czym mówię i co mam na myśli.
Z pewnością nieraz przeczytaliście w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Mojżesza, iż Bóg rzekł, niech stanie się. Prawda? Iż Bóg rzekł, niech stanie się. I tu mamy informację, iż tam na początku jest Bóg i jest Słowo, które wychodzi z Jego ust. Bóg i jest Słowo. Kochani, jest to niezwykle trudny temat, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Kiedy pada w pierwszej księdze Mojżesza imię Boga, które tam jest zacytowane, dokładnie brzmi ono Elohim. Elohim. I to jest bardzo wyjątkowe imię Boga. Zupełnie inne niż Adonai albo Jahwe. Kiedy czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, iż na początku Elohim stworzył, to odkrywamy, że to słowo, to imię Elohim nie oznacza jednego Boga. Inaczej powiem, bo tu można wiele pomyłki poczynić. Oznacza jednego Boga, który w swojej naturze jest jakby mnogi. Jest jakby w nim wielu. A więc tak kolokwialnie mówiąc, tak jakby zupełnie niezgodnie z rzeczywistością, Elohim oznacza jakby było wielu bogów, ale jednocześnie jest on jeden, ale w nim samym jest jakaś mnogość. Jest jakby wielu. Wiemy, że nie jest to panteon z grecki albo rzymski i nie są to różni od siebie bogowie, ale jest to jeden Bóg, który w swojej naturze ma jakąś mnogość, jakąś wielość. My wiemy już teraz, jaką mnogość i wielość, czyż nie? Chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy głębokie przekonanie, iż Bóg jest jeden, ale w sobie samym jakby jest złożony z trzech osób. Jest to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. A więc wiemy o tym. Niemniej jednak czytamy i myślę, że ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z Bożym Słowem i rozpoczynają czytanie, lekturę Bożego Słowa, jest to dla nich zaskakujące, kiedy oto w pierwszym rozdziale w pierwszej księgi Mojżesza w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Mojżesza czytamy w 26 wierszu. Następnie Bóg, Elohim, powiedział: uczyńmy człowieka. No jak to? Bóg mówi: uczyńmy. No jak może jedna osoba mówić: uczyńmy? Mi się czasem zdarza, kiedy ja nie wiem, z czego to wynika. Czasem się zastanawiam, czy ktoś nie myśli o mnie jakoś, że jestem jakimś dziwnym człowiekiem, bo ktoś gdzieś w pracy bardzo często jakieś polecenie służbowe jest wydane, a ja często mówię: okej, zrobimy. No ale w kontekście, że ja to zrobię. Nie mam pojęcia, dlaczego tak mi się czasem powie. Nie mam na myśli, że z jakimś zespołem będę działał, ale będę działał ja sam, ale mówię: zrobimy. Niemniej jednak nie wiem, z czego to wynika. Nie mam na pewno rozdwojenia jaźni albo dwóch jakichś dziwnych w środku, wewnątrz mnie natur. Nie. Niemniej jednak Pan Bóg nie jest rozdwojony w swojej naturze. On jest jeden. Jeden, a jednak mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz. Na nasz obraz. To jest niezwykłe. Myślę, że człowiek, który pierwszy raz zaczyna czytać Biblię, tutaj się na chwilę zastanowi. No zaraz. Jak to jest? Przed chwilką, czy jakiś czas temu na lekcji historii dowiadywałem się, że byli bogowie rzymscy, greccy. Tu się okazuje, że też tu coś, jakaś grupa coś czyni, stwarza świat. Później, kiedy czytam o w historii wieży Babel, czytam, że nagle Bóg mówi: chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im języki. Cóż ma na myśli Bóg, który jest jeden, mówiąc: chodźmy? Czy On z kimś współpracuje, dyskutuje, radzi się, sięga po jakąś radę kogoś, kto może Mu udzielić tej rady? Nie! On jest wszechwiedzący, jest wszystko wiedzący, Jemu nie trzeba żadnej pomocy. A jednak Bóg już w ten sposób zawarł tę informację na pierwszych stronicach Biblii, aby dać czytelnikowi do zrozumienia, że On jest jeden, ale
złożony jakby z wielu nie osobowości, ale z wielu istot, z trzech istot, ale o tym przynajmniej na pierwszych stronicach Biblii nie wiemy. Kochani, Pan Jezus jest Słowem. W całej Biblii znajdziesz wypowiedzi, iż Bóg stworzył sam cały wszechświat. I za to Izrael go chwali, wychwalają go psalmy, za to, że on stworzył wszystko sam, nikogo się nie radził, nikogo się nie pytał, nie szukał mądrości, nikt mu nie pomagał. Gdzie byłeś, Jobie, jak zakładałem ziemię? Gdzie byłeś? On to czynił sam. A jednak, kiedy otwieramy Nowy Testament, oto Ewangelia Jana mówi, ale z Bogiem było Słowo. U Boga było Słowo. I nic nie powstało samo, jak tylko przez Słowo. Jak tylko przez Słowo. Przez nie wszystko powstało. Przez nie wszystko powstało. Więc to jest niesamowicie trudny temat, bardzo teologicznie trudny, ale wierzę, że o czym powiemy, sprawi w nas zachwyt wobec Boga. Ja podchodzę do tego tematu tak i tak się modliłem przed Panem i mówię w ten sposób, kiedy przygotowywałem się do tego tekstu, do tego wykładu. Iż tam, gdzie pojawiają się tajemnice Boże, które są nieosiągalne bez perspektywy człowieka, to nic innego nie wprowadza do mojego wnętrza, jak tylko podziw wobec Niego, chwałę i majestat. Bo On, skoro On nie potrafi Go objąć rozumem, to znaczy, że pozostaje mi tylko skłonić swoje kolana i wyznać, że On jest wielki, majestatyczny, pełen chwały, niepojęty, niezmierzony, tak jak psalmy wielokrotnie o Nim mówią. Kochani, kiedy otwieramy Objawienie Jana, 19 rozdział, 13 wiersz, Objawienie Jana, 19 rozdział, 13 wiersz, szybko odkrywamy, iż, bo chciałem też posłużyć się innym fragmentem, aby dać dowód na to, że nie tylko ewangelista Jan w pierwszym swoim rozdziale Ewangelii swojej mówi, iż Słowem był Syn Boży. Czytamy, iż to objawienie, któremu na wyspie Patmos jest darowane przez Boga w Dzień Pański, doczytujemy się, iż Jan w tym objawieniu widzi ubranego w szatę skąpaną we krwi Jezusa, to jest 19 rozdział, 13 wiersz, a na imię miał Słowo Boże. Słowo Boże. Zobaczmy, to jest niezwykłe. Pan Jezus, Boży Syn, nie przedstawia się już Janowi na wyspie Patmos jako Jezus Chrystus. Ale przedstawia się Mu jako Syn, jako Słowo Boże. W tym miejscu, oczywiście w tym miejscu. Jako Słowo Boga. Słowo Boga. Kochani, czy zatem Słowo zostało stworzone przed wszystkim? A więc czy Pan Jezus został stworzony przez Boga przed wszystkim, a później dopiero przez Słowo zaczyna stwarzać wszechświat? No tak, w taką teorię mają Świadkowie Jehowy. W taki sposób właśnie uważają, iż Jezus jest swego rodzaju stworzeniem pierworodnym. Jest taki tekst, który mówi, iż stał się pierworodnym wśród innych braci swoich. Niemniej jednak nie może to oznaczać, iż został stworzony. Tak też myślał w IV wieku Ariusz, pewien człowiek, który wystąpił z taką tezą, iż Jezus został stworzony przed wiekami i dopiero później brał udział, współudział w stworzeniu całego świata. Ale nie jest to możliwe z perspektywy Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, ponieważ ten pierwszy werset, który zacytowaliśmy, mówi o tym, iż Słowo było u Boga, ale jednocześnie Słowo było Bogiem. Bogiem. To jest niesamowite wyznanie chrześcijańskie. Niezwykłe wyznanie chrześcijanina. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Jan, typowy dla Żyda, Izraelity, pisze pierwszy werset pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Bo czytamy, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Albo w innym tłumaczeniu, a Bogiem było Słowo.
Należy wziąć pod uwagę to, iż typowo dla Izraelity to oznacza nic innego jak jedno, wszystko razem. A więc słowo było u Boga, ale to słowo było Bogiem. W taki sposób to należy zrozumieć. On był na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. A więc dochodzimy do drugiego punktu, jakim jest tożsamości Pana Jezusa, jakim jest tożsamość, którą można określić w ten sposób, iż Jezus jest Bogiem. Jest Bogiem. Jak Jezus może być Bogiem, powie nie jeden człowiek. I wierzę, zdaję sobie z tego sprawę. Jest to jeden z najtrudniejszych tematów całego chrześcijaństwa. Kochani, podzielę się pewną historią. Jeden z bardzo znanych kaznodziei, Paul Washer, znany może wśród bardziej młodych ludzi, ale niekoniecznie, dzielił się pewną taką historią kiedyś, kiedy on jeszcze za czasów takich może młodszych niż teraz usługiwał bardziej wśród gdzieś tam młodych ludzi, został on taki bardzo uświęceniowy kaznodzieja, bardzo uświęceniowy, taki konfrontujący. Niemniej jednak usługiwał wśród młodzieży i usługiwał na temat być może tożsamości Pana Jezusa i gdzieś padło stwierdzenie, pewne stwierdzenia padły, określenia i pewien lider młodzieżowy w tamtym momencie przerwał spotkanie, wziął go gdzieś na bok i mówi: muszę cię wziąć do pastora i braci starszych. Idziemy zaraz. Mówi: dobrze, pójdę. Poszli razem, postawił go ten lider młodzieżowy przed pastorem i radą starszych i mówi tak: bracie pastorze, bracia starsi, nasz brat Paul Washer dopuścił się herezji. I oni pytają: no cóż się wydarzyło takiego na tym spotkaniu młodzieżowym? On powiedział, że Jezus jest Bogiem! A ten pastor: ale Jezus jest Bogiem. Tak powiedział. Więc widzicie, wielu ludzi ma jakiś z tym tematem problem, a to był w kościele baptystycznym, a więc wydawałoby się, nie powinien być tego rodzaju problem. A jednak jest jakiś problem. Wiem, z czego to się bierze i niejednokrotnie mamy jakiś wewnętrzny konflikt. No jak to jest? Przecież on sam mówi, iż o przyjściu, o dniu przyjścia, o dniu końca nie wie nikt, ani aniołowie, ani Syn Boży, tylko Ojciec. To jak to jest? A z drugiej strony zaś mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mówi: jam pierwiej był niż Abraham. A więc Pan Jezus jest Bogiem. I wielu rzeczy nie będziemy rozumieć z tej relacji ojciec-syn. Nie będziemy rozumieć, dlaczego on nie wiedział i nie wie o przyjściu, o dniu przyjścia. Dlaczego? Nie wiem. Ale to nie oznacza jeszcze, że jesteśmy dzisiaj pewni, że to jest argument przeciw jego boskiej naturze. Wcale nie. Kochani, w całym tym temacie natury Boga ja chętnie to przyjmuję i chciałbym was wszystkich zachęcić do tego, abyśmy potrafili się uniżyć przed Bogiem i powiedzieć: tak, Panie, nie starcza mi mojego umysłu, aby pojąć Ciebie. Dlatego ufam Twojemu Słowu, jeśli jest napisane, że Bogiem było Słowo, a w 18 wierszu jest napisane, że objawił Cię mój Ojcze, objawił Cię jedyny, zrodzony Bóg. To ja w to wierzę, że tak jest napisane i koniec. Choć nie rozumiem wielu, wielu rzeczy, wielu połączeń, wielu teologicznych zagadek, wielu tajemnic, to nie sprawia we mnie przykrości i frustracji, ale jedynie zachwyt wobec Boga. Zachwyt wobec Boga. Kochani, a więc Jezus jest Bogiem. Istnieją pewne tajemnice, i tak jak już powiedziałem, pewne tajemnice, ale one powinny nas rodzić w nas poczucie wyższości Boga nad nami, nad nami, którzy nie mamy tajemnic przed Bogiem. Między Nim a Ojcem istnieje jedność. On powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chciałbym was przenieść teraz do momentu, kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się Tomaszowi
I w momencie, kiedy Tomasz widzi, co chciał zobaczyć, wkłada swoje ręce tam, czy palce tam, gdzie chciał, gdzie było jego życzeniem, w końcu powiada chyba jedne z najbardziej popularnych, czy najbardziej znanych słów wyznania chrześcijańskiego, jakie kiedykolwiek zostały wypowiedziane w Nowym Testamencie. Kyrios mou ke theos mou, Pan mój i Bóg mój. Mówiąc o Jezusie, zauważ, że każda istota niebiańska, anielska, gdyby tylko człowiek chciał jej złożyć hołd, jak to wiele razy było, chociażby w objawieniu Jana, to wzbraniała się przed tym. Anioł, któremu Jan się kłaniał, mówi: nie czyń tego, bo ja jestem współsługą twoim. Gdyby Jezus był aniołem, jakimś najwyższym chociażby, gdyby był, to on, wiedząc, kim jest Bóg, mając całkowitą świadomość Boga Ojca, powiedziałby: Tomaszu, Bogu oddaj chwałę, Bogu oddaj chwałę. Ale powiedział zupełnie coś innego. Pamiętacie, co powiedział? Teraz dopiero uwierzyłeś, jak mnie zobaczyłeś, ale odtąd błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, choć nie widzieli, to uwierzyli. W co uwierzyli? Że Jezus jest Kyrios mou ke theos mou, Pan mój i Bóg mój. Czy tak wierzyli apostołowie, pierwsi uczniowie i pierwszy Kościół? No, jest na to dowód. Chociażby list do Rzymian, 9 rozdział, 5 wiersz, wyraźnie o tym mówi, że 9 rozdział, 5 wiersz, apostoł Paweł powiada w ten sposób, kończąc w zasadzie swoją wypowiedź w tym 9 rozdziale, mówi tak: do nich należą ojcowie i z nich według ciała wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim, kto? Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Tak mówi o Chrystusie apostoł Paweł. A więc wiemy, że jest to rozróżnienie pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, Synem Bożym. Ale nie możemy dzisiaj nie uwierzyć w słowo, w które jest napisane, że Pan Jezus jest Bogiem. I należy to przyjąć, choć nie rozumiemy wielu rzeczy. Kochani, tożsamość Pana Jezusa, która zawiera się w tym prologu, nie ogranicza się tylko do Słowa i nie ogranicza się tylko do Boga, ale czy zauważacie jeszcze jedną tożsamość albo jeden element tożsamości, który tu jest zawarty? Zauważacie? Kim Jezus, kim Słowo się stało? Ciałem, tak jest, a więc ciałem. Dosłownie ciałem, w domyśle człowiekiem, tak jest to tłumaczone. A więc Słowo stało się człowiekiem, stało się ciałem, człowiekiem z krwi i kości. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. A więc Słowo, które było u Boga, które było Bogiem, stało się człowiekiem i zamieszkało wśród nas. Stało się człowiekiem i zamieszkało wśród nas. Chciałbym, abyśmy otworzyli w tym kontekście bardzo wyjątkowe słowo, które jest dla mnie odkryciem. I powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie pomyślałem o tym słowie w ten sposób, w tym kontekście, który rozważamy. Izajasz 55 rozdział, od 10 do 11 wiersza. I kiedy będziemy czytać ten tekst, pomyśl o tym i myśl o tym, iż Słowo stało się ciałem. Słowo, które było u Boga, Bogiem było Słowo, zostało posłane na ten świat i stało się człowiekiem. I oto czytamy w 55 rozdziale, w 10 wierszu 11. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
Pewnie, że możemy to interpretować i rozumieć w ten sposób, że tak jest z każdym słowem, które Bóg wysyła wobec człowieka do człowieka. Ono nie wraca próżno. Skoro, jeśli Bóg dzisiaj wysyła swoje słowo i daje nam to, ono próżne nie wróci. Ono wykona swoją pracę. Ale zauważmy, iż 55 rozdział Księgi Izajasza jest napisany w kontekście nadchodzącego zbawienia. Łaski, miłosierdzia. Cały ten rozdział. I tu wpleciona jest informacja, iż tak jest ze Słowem Boga, które wychodzi z Jego ust i wykona Jego pracę do samego końca. Pracę, która się Bogu podoba. Nie jestem w stanie dzisiaj, choć jest to pewne odkrycie, dzisiaj nie myśleć w ten sposób, który dzisiaj staram się głosić, a więc iż tym Słowem był Jezus Chrystus, Boży Syn, który został posłany, aby pomyślnie wypełnić wszystko, czego Bóg zapragnął i dokonać dzieła. Nie wrócić próżno, ale wracając z tego miejsca, wynieść przed oblicze Boże, do Bożej świątyni, krew swoją przebłagania za każdego z nas. Nie wrócił próżno, bracia i siostry, Pan Jezus do Ojca. Wrócił ze swoją krwią przebłagania za nas wszystkich. Wykonało się. Kochani, dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego Ewangelia Jana w ten sposób się zaczyna? Dlatego, że tożsamość Pana Jezusa jest niezwykle ważnym elementem życia chrześcijańskiego. Czy właściwe poznanie tożsamości Jezusa, Jego natury. Czy zauważyliście, iż niewiele razy Pan Jezus zadaje teologiczne pytania ludziom podczas swojej posługi? A kiedy zadaje pytania, to bardzo często one dotyczą Jego tożsamości. Za kogo mnie ludzie mają? Czy pamiętacie to pytanie? Za kogo mnie ludzie uważają? Dobrze, a za kogo wy mnie macie? Za kogo wy mnie uważacie? To jest ciekawe pytanie. Uważam, że Jezus, który czynił tak wiele rzeczy tu na ziemi, cudów, znaków, wiele słów wypowiedział, Jego pierwszorzędną misją było, albo przynajmniej misją w tym wszystkim, co czynił, było okazanie swojej tożsamości wobec ludzi, którym usługiwał, którym służył. I dokończenie dzieła zbawienia. Ale wszystko, zresztą sam powiedział, znaki moje, czyny moje, dzieła moje, Ojciec mój mówi o tym, kim jestem. One potwierdzają to, kim jestem. A więc Pan Jezus przyszedł się okazać nam, ludziom. Zamieszkał, jak czytamy w pierwszym rozdziale, przyszedł na świat jako światło, które rozświeca każde serce. Przyszedł do swego, swoi jednak go nie przyjęli. Kochani, za kogo mnie macie? Mówi do Natanaela, uwierzyłeś we mnie, bo powiedziałem ci, że widziałem cię pod drzewem figowym? Do Tomasza mówi, uwierzyłeś, bo ujrzałeś, bo zobaczyłeś? Dlaczego tak ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie? Dlatego, że Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, mówi, że ci, którzy go przyjęli, mają prawo, przywilej stania się dziećmi Bożymi. Dlatego jest to kluczowe. Nie ci, którzy przyjęli jakiegoś tam Pana Jezusa, ale ci, którzy przyjęli jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca, Słowo Boga, Syna Bożego, człowieka, Mesjasza, Zbawiciela. Tylko ci mają prawo stać się dziećmi Bożymi. Tylko. Kochani, żyjemy w obrzydliwych czasach, w których wielu ludzi, zdecydowana większość ludzi, przyjmuje jakiegoś Jezusa do swojego życia. Jakiegoś Jezusa. Ale to nie czyni absolutnie żadnej przemiany w ich życiu tutaj na ziemi, jak i w ich życiu wiecznym. Żadnej. Ale tylko ci, którzy przyjęli jedynego zrodzonego z Boga, Słowo
Boga, Syna Bożego, człowieka, Mesjasza, Jezusa Chrystusa, mają prawo stać się dziećmi Bożymi, jak mówi Biblia. Tak jest tu napisane. I ten tekst jest bardzo wyjątkowy, dlatego że tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. I teraz w jaki sposób go przyjęli, mówi o tym Jan, że to nie jest kwestia tak przyjmuję, albo tak akceptuję, tak zgadzam się, tak podejmuję decyzję. Nie. Jest napisane, wyjaśnione to w dalszym wersecie. Tym, którzy wierzą w Jego imię. W Jego imię. Jakie imię? Słowo Boże. Jezus Chrystus. Bóg. I którzy nie narodzili się, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, a więc to nie narodzenie człowieka, iż człowiek się rodzi na ziemi, jest automatycznie dzieckiem Bożym. Nie, nie jest. Może być nawet dzieckiem diabła przez całe życie. Nie jest. Do momentu, w którym uwierzy, że Jezus jest tym Mesjaszem posłanym przez Boga, zrodzonym, dopiero wtedy ma przywilej stać się dzieckiem Bożym. Ci, którzy go przyjęli za tamtych czasów, przyjęli go, tak, owszem, przyjęli go jako syna cieśli, jako syna Józefa. Nikt nie miał problemu z tym, aby go przyjąć. Przyjęli go przecież, żyje, jest, widzieliśmy go. Przyjęli go niektórzy jako proroka, jako kogoś znacznego. Przyjęli go niektórzy jako przestępcę. Tak, przyjęli go. Ale tylko ci, którzy go przyjęli jako jednego zrodzonego Bożego Syna, mają przywilej stać się dziećmi Bożymi. Kochani, przekonanie to powinno być najbardziej solidne ze wszystkich przekonań życia chrześcijańskiego. Kim jest Jezus powinno być najbardziej solidnym przekonaniem w twoim i w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że od tego wszystko się zaczyna w życiu chrześcijańskim. Absolutnie wszystko. To jest jak zapinanie koszuli. Jeśli życie chrześcijanina zacznie się nie od uświadomienia i przekonania i objawienia, kim jest Jezus, to tak jakby zapiął od złego guzika, zaczął koszulę i to całe jego życie ani nie wygląda, ani nie służy, ani nie ma z tego żadnego pożytku. Gdzieś coś brakuje, a gdzieś coś wystaje. Takie jest życie człowieka, który nie rozpoczął od pełnego przekonania i objawienia tego, kim jest Jezus. Takie jest życie człowieka. Byle jakie, niepodobne do chrześcijańskiego, może podobne, wiecie, jak ja bym zapiął inaczej koszulę, no widać by było, że mam koszulę, ale też widać by było, że coś jest nie tak, jak powinno być. Prawdziwe życie pojawia się wtedy, gdy człowiek spotka się z tym, w którym życie jest. A prolog, który czytaliśmy, mówi o tym, iż w nim było życie, a życie było światłem ludzi. Nie da się duchowo ożyć, jeśli najpierw nieobjawiony zostanie nam Chrystus, który jest życiem. Na sam koniec, bo czas już dobiega do końca, chciałbym tylko podzielić się ostatnią historią, krótką bardzo historią. Wybaczcie mi, że przeskoczymy już do 9 rozdziału, ale tam jeszcze wrócimy w miarę, jak będziemy postępować z Ewangelią Jana. To jest niesamowita historia, która pokazuje, jak Jezus we wszystkim, co czynił, objawiał swoją tożsamość i o to mu chodziło. To jest Ewangelia Jana, 9 rozdział, 35 wiersz. Spotykamy się tu z człowiekiem, który został uzdrowiony, który był ślepy od urodzenia, niewidomy od urodzenia, został uzdrowiony. I wiecie, wszyscy się dziwili, o co chodzi? Faryzeusze i przywódcy zastanawiali się, kim jest Jezus w tym momencie. Tak? Sprawa tożsamości Jezusa była w tym momencie najważniejsza. Pamiętacie tą historię z pewnością? Najpierw zapraszają go, ten biedak się tłumaczy. No ja nie wiem, kim on jest. Czy jest grzesznikiem, czy nie? Nie wiem, ale wiem jedno. Byłem ślepy i widzę. W końcu zapraszają jego rodziców. Co to ma znaczyć? Ci też nie odpowiadają. Zapraszają go ponownie. I chłop uzdrowiony, ale nie wiedzą, kim jest Jezus.
odchodzi stamtąd. I wiecie, i to mnie niesamowicie zaskakuje. Pan Jezus tego nie zostawił. Absolutnie nie. Tak jakby przed założeniem świata Bóg zarysował to całe zdarzenie i sprawił, że Jezus spotka na drodze znowu tego człowieka, któremu został przywrócony wzrok. I zadaje mu pytanie. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A ten mężczyzna mówi, a kim jest ten Syn Człowieczy, abym mógł w Niego uwierzyć? I oto odpowiada Pan Jezus, ja jestem Nim. Jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on, wierzę Panie! I uczynił coś, co dla mnie jest dowodem, iż w tej chwili zstąpiła na niego niebiańskie objawienie od Bożego Ducha, z kim ten człowiek ma do czynienia. Nie z cudotwórcą, nie z prorokiem, nie z celebrytą, nie z jakimś znaczącym człowiekiem, ale z Panem Panów, Królem Królów, Bogiem we własnej osobie. Dlaczego? Bo ten człowiek złożył pokłon przed nim. Złożył pokłon. A pokłon składa się przed Panem i Królem. Kochani, mam nadzieję, że pierwszy rozdział Ewangelii Jana, przynajmniej ten prolog, wprowadził nas w naturę Jezusa Chrystusa, w Jego tożsamość. Zobaczcie, ewangelista Jan zaczyna bardzo odważnie, bardzo mocno, bardzo jednoznacznie, nie pozostawia wątpliwości. On chce, aby czytelnik od razu wiedział, z kim ma do czynienia. I w ten sposób pobudził swoje serce jeszcze bardziej do wiary, aby już na samym wstępie twoje serce i moje, czy jako czytelnika Ewangelii Jana, zostało poruszone do głębi i abyśmy i my przyjęli również tą postawę, którą przyjął ten szczęśliwy człowiek, któremu przywrócono wzrok, abyśmy się przed nim pokłonili. Bo bracie i siostro, Tobie i mnie również przywrócono wzrok. Byliśmy ślepi. Śpiewamy w pieśni. O cudowna Boża łaska. Choć nie widziałem, ślepy byłem, to jednak widzę. Cieszmy się z tego. Dziękujmy za to Bogu z całego serca. I niech Pan Jezus będzie w nas, w naszym umyśle, w naszych sercach, w naszym zwiastowaniu, w naszej społeczności, w zborze, w prowadzeniu, w uwielbianiu jeszcze bardziej wywyższone. Amen.